Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Lesandy, a to jest wasza pierwsza część waszej creepy paczki, czyli prezentu, który mieliście otrzymać na Wigilię. Mamy godzinę 20, więc rozpoczynamy znakomitą zabawę. Myślę, że wam się spodoba. Jeżeli ktoś, bo wiem, że gry na moim kanale, muszę sobie trochę przyciszyć, gry na moim kanale cieszą się małą popularnością, więc jeżeli ktoś nie chce oglądać gry, może sobie przeskoczyć od razu do drugiej części. To jest tylko, są trzy części tej creepypaczki i to jest jedyne wideo, że tak powiem, to jest do oglądania. Pierwsza część jest do oglądania, dwie kolejne są do słuchania. Także jak ktoś chce, to może sobie to przewinąć, podam wam czas, w którym jest druga część. Nie wiem, czemu ja taką grę wybrałem. Muszę wam powiedzieć szczerze, że sam się sobie dziwię, że znowu gram w horror. Podobno gra jest jest straszna, no ale czego się spodziewać innego? Gra jest straszna. Opowiada, właściwie opowiada, jest to kontynuacja gry Continuous. Grałem kiedyś na kanale, nie wiem czy ktoś pamięta, ale tego już teraz na kanale nie ma, ale była jest taka gra Continuous, gdzie zwiedzało się tylko jeden korytarz non-stop i non-stop, non-stop i cały czas tak samo. Tutaj to między innymi tak samo wygląda, tylko po schodach po prostu cały czas, z tego co wiem, chyba wchodzimy z pierwszego na drugie i tak cały czas po schodach w górę, po schodach w górę, mamy jakieś tam nowe potwory, jakieś inne gówna, że tak powiem. Gra opiera się na chyba Silent Hill PT. Niestety muszę wam powiedzieć szczerze, że nie widziałem tej gry, więc nie mogę wam zbytnio opowiedzieć więcej. Jedyne co wiem jeszcze to fakt taki, że w tej grze odkrywamy historię dziewczyny, która została tutaj na drugim piętrze, tutaj zamordowana. Widzicie myszkę, widzicie kursor, więc widzicie teraz za tymi drzwiami została po prostu zamordowana. Boję się kliknąć jedynkę, nie wiem co mnie czeka. Myślę, że na początku nie powinno być strasznie, no zobaczymy co ta gra prezentuje. Oglądałem troszeczkę u Markiplayera, ale tylko troszkę na początku, tylko żeby sprawdzić po prostu jak się grafika prezentuje, także myślę, że możemy zacząć. Postaram się nie drzeć, tyle wam powiem. Slightly. Cholera jasna. Dobra, sprawdziłem co to jest slightly. Slightly to jest nieco słabo, czyli po prostu przyciszę. Ale to właśnie chyba o to chodzi, kurde, w grach takich, żeby kurde właśnie było głośno. Czy nie? Bo ja już kurde nie ogarniam. Dobra, nieważne. Bez zbędnego gadania lecimy z tym koksem. I robię to dla was. To jest wasz prezent ode mnie na Wigilię. Chociaż nie wszyscy lubią gry, ale na pewno lubicie creepypasty. Lubicie SCP, więc zobaczymy. Ale komu się nie podoba, to po prostu może sobie przewinąć. No przecież nie będę zmuszał, żeby oglądał, tak? O kurde, Polak to zrobił tą grę. Game developed by Stanisław Truchowski. No, ładnie, ładnie. O nie. Kur... Sorry, od razu mówię wam, sorry, że jak będzie słychać chuchanie, bo ja po prostu mam... Będzie takie... Będzie słychać tak jak teraz, to... Bardzo was przepraszam, ale ja muszę oddychać po prostu czasami ciężko. Ale tu jest kurde zwalony ten. Żeby się odwrócić, to potrzebuję dwa obroty myszki z podnoszeniem. Już się boję w tym momencie, nie? Jeszcze nie zacząłem. Nie przyczaskuj mnie, co ja to zrobiłem? To jakaś pralka? Ktoś coś pierze? A ja się już boję, nie? Cholera jasna. Karma wraca. Tyle wam powiem. Karma wraca. Wiecie o co chodzi, nie? Ja was straszę pastami. Nie wiem czy ktoś się SCP boi. Może ktoś napisać w komentarzu czy się SCP boi.
Bo ja akurat się nie mam na celu straszenia kogoś SCP, bo nie o to w SCP chodzi, nie? Tylko po prostu wiecie, nie? Creepypasty, ja was creepypastami straszę. I teraz się to wraca w tym momencie. Można powiedzieć, że po prostu się boję dla was, nie? Jezus Maria. No i mówiłem wam. Znowu na pierwszym piętrze jesteśmy. Dobra, muszę się napić. Czekajcie chwilę, moment. Boże, co za gra. Ta gra jest chora. Ale widzieliście to. Zgasiło się światło. I ja już, kurde, trzęsę portkami. No wiedziałem, no. A następnym razem, jak pójdę za trzecim razem, zgasi się światło, jak zapalę, to wyskoczy morda na ryj. No i co? Dalej to samo? Czyli ta gra jest nudna po prostu. Ja wam to powycinam po prostu, żeby nie było, kurde, oglądania takiego mojego pierdolenia. A może jednak wam tego nie wytnę? Może jednak tego nie wytnę, bo miałem już plana, że po prostu, że będę sobie wchodził i wytnę, ale... Dobra, jakiś płacz dziecka, ja się tym nie będę przejmował, mnie to nie interesuje, ponieważ ta gra jest chora, ja mogę się obejść z pieprzem, wynoś się. Jezu, co to za jęki, kurwa. Nie wiem, czy jak się rej wyskoczy, kurwa, lampa jest przesunięta, to też mnie nie obchodzi. Ja chcę po prostu ukończyć tą grę i mieć to z głowy. Żeby się nie musieć bać już tego gówna. Cokolwiek to jest, nie wiem, kto to zrobił, tą grę. Polak to zrobił. Nie wiem, czy on jest zdrowy na umyśle. Nie wiem, kto robi takie gry, naprawdę. Nie chcę nic gadać, ale... O kurwa, chciałem powiedzieć, na tym piętrze się nic nie stało, ale... Ale chyba się coś stało jednak. Patrzcie, nie mogę wejść tutaj. Ale nie otworzę tych drzwi, one są przecież zamknięte. Żyję. Żyję, spokojnie, ludzie, żyję. Dobra, to tylko gra. Pamiętaj, Lesandi, że to jest tylko i wyłącznie gra. Tutaj nic... Nic ci się nie stanie. Jakaś kartka. Co to jest? Young Analia was brutally murdered, czyli tak jak wam mówiłem, została zamordowana. Młoda Analia została brutalnie zamordowana na klatce schodowej na drugim piętrze głównego holu. Kamery zarejestrowały, że... Analia, kurwa macie, jakie imię. Analia weszła do pokoju, ale nigdy nie wyszła. To jest... Jest w tym momencie jest nie do zidentyfikowania, co spowodowało jej śmierć. Ale wierzymy, że... But somebody... Ale ktoś wierzy, że widział czarną figurę w oknie. Ja pierdolę. Czarnoblok to w duetu Demons. Aha, czyli jest teraz zablokowane z powodu śledztwa. Access to the building Star Wars has been also restricted access. Czyli po prostu został po prostu zablokowany dostęp do do wejścia do klatki schodowej. No, zaraz się pójdę spowieść. Dalej nie mogę wejść. Co jest? To co ja tu muszę zrobić? Gro. Nie wiem, czy coś się wydarzy. Okej, okay, słuchajcie, jestem. Znalazłem latarkę w tym miejscu. Okej. Okay. Słuchajcie, nie. Nie, ja tej gry nie skończę na pewno. Nie ma takiej opcji. I teraz nie mogę stąd wyjść. No pięknie. Jezus Maria, wypier...
kurwa mać. Spieprzaj stąd. Wynoś się! Jezus, co to było? Kurwa mać. Nie, ja nie wytrzymuję już. Ja już nie wytrzymuję. Dlaczego muszę w to grać? Czy co ja wybrałem za grę? Mogłem jakieś teletubisie wybrać albo coś, no. Żeby się tak nie bać po prostu. Cholera jasna. Jeszcze mi myszka ucieka z ekranu. Kurwa masakra. Och. Otwórz te drzwi i idziemy stąd. Już mam dosyć. Po prostu marzyłem o tym, żeby usłyszeć pianino. O nie. Widzicie to, co jest napisane? To wie, że tu jesteś. Pamiętaj, nie oglądaj się za siebie. Fajnie, zajebiście. To jest bunt, który ja popełniłem. Dobra, nie ma co. O, nic nie ma. Wyskoczyłby coś na ekran, to bym po prostu się wydrękł, mała dziewczynka. Nie no, jest późno. Wy teraz macie godzinę 20. Ponad! A ja to nagrywam o znacznie późniejszej porze poprzedniego dnia. Dobra, skoro mam się nie odwracać, to się nie odwracam. Jezus Maria. Nie, ja wytrzymam jeszcze jedno piętro. Ostatnie piętro, słuchajcie. Nie, to jest... Nie, to słuchajcie, to jest ostatnia partia teraz. Ja nie będę przechodził tej gry całej. Nie będę przechodził tej gry całej. Ja wam powiedziałem, że... nie, ja po prostu nie mogę. Ja po prostu jestem... Cut me open, otworzył mnie. Tak, i płacz dziecka jeszcze zdeformowany, no kurwa zajebiście, nie? Nie, dobra, kurwa nie. Nie oglądam się za siebie, bo... Kurwa, ja za chwilę nie wytrzymam. Nie. Kurwa, wypierdalaj stąd. Zostaw mnie w spokoju. Niech się to dziecko zamknie, bo nie mogę wytrzymać już po prostu. Za chwilę nie... Nie, ja po prostu będę szedł po prostu przed siebie i tyle. Jezus! Zwariuję za chwilę. Nie, dobra, to jest koniec, ja nie wytrzymuję. Sorry. Przepraszam was. No, słuchajcie. Postanowiłem, że więcej nie będę, dłużej nie będę nagrywał, ponieważ ta zmora, która tam się pojawiła, to był po prostu już szczyt. Wybaczcie mi to, że po prostu jestem taki strachliwy, no nie wytrzymałem, musiałem skończyć grę. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. A teraz was zapraszam na drugą, a później na trzecią część specjala. Ciemna postać powoli zbliżyła się do komina. Spojrzała na kopertę od listu. Adres nadawcy się zgadzał. Obejrzała się do tyłu. Wszystko było na swoim miejscu. Zajrzała w głąb.
Tak jak się spodziewała, w kominku nie paliło się ani nie było kratki. Można było spokojnie się włamywać. Ostrożnie, uważając na oblodzenie i śliskie dachówki, podeszła do pojazdu, wyciągnęła worek i wróciła do tylnego wejścia. Przełożyła jedną nogę przez gzyms i wyszukując punkt podparcia w postaci braku cegły w obmurowaniu, dołożyła drugą. Chwilę potem wylądowała na jeszcze ciepłych węgielkach i dławiąc przekleństwo, jakie ciśnęły się na jej ustach, pomyślała znów to samo, mając na myśli jak zawsze komin tak pełny sadzy, że się na niej można było ślizgać. Sprawdziła szybko, czy wszystkie kości są na swoim miejscu, a następnie podniosła worek i pomaszerowała do punktu docelowego. Stojąc przed swym celem, spokojnie wyciągnęła z worka wagę i list. Zaczęła po cichu czytać na głos. Drogi święty Mikołaju, mam na imię Hania i mam 7 lat. Byłam bardzo grzeczna w tym roku, dlatego też proszę cię, abyś dał mi pod choinkę. Takiego samego pieska, jakiego ma Marcelina ode mnie z klasy. Paczkę gumek do włosów oraz lalkę Barbie. Ten sam typ, co dostała Ola, co mieszka obok mnie. W zamian obiecuję, że będę bardzo grzeczna i nie pozwolę, by mojemu małemu braciszkowi stała się krzywda w przyszłym roku. Podpisano Hania Janukowicz. Mikołaj uśmiechnął się. Wyciągnął z kieszeni mapę domu i udał się z wagą do pokoju dziewczynki. Wszedł cicho do pokoju dziecka i podszedł do śpiącej. Wyciągnął z kieszeni obcinaczkę do paznokci i spokojnym ruchem obciął paznokcia u dużej stopy lewej nogi, po czym rzucił na wagę. Szala ani trochę się nie przechyliła. Święty, nie przejmując się tym, zaczął po kolei obcinać paznokcie dziewczyny i wrzucać je na szalę od wagi. Ona nadal spoczywała w jednym miejscu. Zniesmaczony wyciągnął nożyczki i odciął jedno pasemko włosów i rzucił na wagę. Waga się przechyliła. Zadowolony schował wagę do worka, a odważniki wrzucił pod łóżko dziecka i wrócił do pokoju, gdzie stała choinka. Spokojnie wyciągnął z worka lalkę Barbie i gumki do włosów. Niestety, spadając 7 metrów w dół, wylądował on na worku, wskutek czego piesek taki sam, jaki ma Marcelina, wyglądał troszkę bardziej jak naleśnik niż jak piesek, o którym marzyła dziewczyna. Mikołaj wzruszył ramionami, obiecał sobie, że schudnie te 20 kg, po czym zaczął się z powrotem wspinać, by wyjść z komina. Siadając w saniach, spojrzał na następny adres. Zaklął. Poznań. A powietrze między Łodzią a Poznaniem było naprawdę lodowate. Spokojnie wystartował z pobliskiego dachu i poleciał. Mikołaj po drodze przeklinał XXI wiek. Nie z powodu faktu, że na niebie latało mnóstwo samolotów, lecz z tego, że ludzie szybko uwierzyli w fakt, że Mikołaj nie istnieje i przestali w niego wierzyć, wskutek czego otrzymywał przerażająco małą ilość listów. Święty ściągnął lejce i wylądował na dachu pobliskiego bloku. Instynktownie czuł, gdzie mieszka nadawca kolejnego listu. Znów zaklął. Tym razem bardzo szpetnie. Kolejnym przekleństwem nowych czasów był fakt istnienia bloków. Nie było komina, ogrzewanie było na gaz. Westchnął, po czym chwycił listy w zęby, podszedł do przewodu wentylacyjnego, odłamał kratkę i zaczął się przeciskać. W końcu doszedł do mieszkania swojej następnej klientki, wyłamując kratkę, wszedł do salonu. Wyciągnął list i zaczął czytać. Kochany Santa Clausie, hej, jestem Lucja. Mieszkam w Poznaniu i chodzę do 3. klasy podstawówki. Jako że chodziłam do kościółka i byłam bardzo miła dla wszystkich, proszę o zestaw klocków Lego, czekoladę i żołnierzyki, bo tamte już mi się pogubiły. Pozdrawiam, Lucja Myśliwska. Mikołaj uśmiechnął się.
wyciągnął z kieszeni mapę domu i udał się z wagą do pokoju dziewczynki. Wszedł cicho do pokoju dziecka i podszedł do śpiącej. Wyciągnął z kieszeni obcinaczkę do paznokci i spokojnym ruchem obciął paznokcia u dużej stopy lewej nogi, po czym rzucił na wagę. Szala ani trochę się nie przechyliła. Święty, nie przejmując się tym, zaczął po kolei obcinać paznokcie dziewczyny i wrzucać je na szalę od wagi. Ona nadal spoczywała w jednym miejscu. Zniesmaczony wyciągnął więc nożyczki i odciął jedno pasemko włosów i rzucił na wagę. Ta nie poruszyła się. Zawiedziony uciął kolejne i kolejne. Ogolił dziewczynce całą głowę, ale waga nadal się nie poruszyła. Zasmucony delikatnie otworzył usta dziewczynki i wyrwał jej mleczaka. Jęknęła przez sen, ale się nie obudziła. Magia tej nocy nie pozwoliłaby żadnemu dziecku na świecie obudzić się. Waga nadal się nie przechyliła. Mikołaj zmartwił się strasznie. Niedobrze, pomyślał zasmucony. Niestety takie było prawo i musiał postępować dalej. Dziecku należało dać prezent, a aby dać prezent, szala dobra musiała przechylić szalę zła. Na szali zła były umieszczone wszystkie złe uczynki dziecka, a na szali dobra należało dawać części ciała dziecka, by przechylić je. Mikołaj westchnął i wyrwał dziecku drugiego mleczaka. I trzeciego, i czwartego. Dopiero przy 17, gdy krew zaczęła się wylewać z kącików ust, szala przechyliła się. Zadowolony schował wagę do worka, a odważniki wrzucił pod łóżko dziecka, z wyjątkiem mleczaków, które schował pod poduszkę, w nadziei, że wróżka zębuszka je odnajdzie, i wrócił do pokoju, gdzie stała choinka. Z worka wyciągnął prezenty i położył pod choinką. Zadowolony, że kolejne dziecko będzie dzięki niemu szczęśliwe, wszedł do wentylacji i udał się do następnego mieszkania. Był to trzeci i ostatni list w Polsce. Potem miał ruszyć do Czech. Przecisnął się przez oblężoną przez pająki wentylację i wtoczył się do pokoju, gdzie stała choinka. Wyciągnął z ust list i zaczął czytać. Siemaneczko, Mikołajciu. Piszę ten list tylko dlatego, że Łucja mnie o to prosiła. Nie wierzę w twoje istnienie. No ale muszę zgrywać pozory, więc walimy koksem. Jestem Sara, mam 14 lat i gdy tylko skończę pisać ten list, spalę go. Tak samo jak list Łucji. W każdym razie muszę cię o coś poprosić. A więc jeśli byś mógł, to daj mi pod gwiazdkę okres, bo mi się spóźnia on już 3 miesiące. Trzym się tam ciepło, bo podobno pizga u was. Sara druga. Mikołaj uśmiechnął się ponuro. Bądź co bądź, takiego listu się nie spodziewał. Ale pomyślał, co mi tam? Po czym udał się z wagą do pokoju nastolatki. Wszedł cicho do środka i podszedł do śpiącej. Wyciągnął z kieszeni obcinaczkę do paznokci i spokojnym ruchem obciął paznokcia u dużej stopy lewej nogi, po czym rzucił na wagę. Szala ani trochę się nie przechyliła. Święty, nie przejmując się tym, zaczął po kolei obcinać paznokcie dziewczyny i wrzucać je na szalę od wagi, jednak ona dalej spoczywała w jednym miejscu. Wyciągnął więc nożyczki, obciął jedno pasemko włosów i rzucił na wagę. Ta pozostała bez ruchu. Zrozpaczony uciął kolejne. Niestety i tym razem ogolił dziewczynę na łyso. Najpierw na głowie, a potem na całym ciele. Niestety nic to nie dało. Zrozpaczony spojrzał na zęby dziewczyny. Mruknął. Cholera jasna. Nie chcę, ale muszę. Pierwszy stały ząb nie przechylił wagi. Ani 32. Zrozpaczony Mikołaj zaczął drapać się po głowie, myśląc co dalej. Nie mógł zakończyć ważenia, ponieważ nastolatka chciała prezent i on jej musiał go dać. A musiała ona pokazać, że jest dobra. W końcu uznał, co należy następnego uciąć. Zaczął ucinać jej kolejne palce u stóp.
Niestety. Pełny komplet 20 palców sromu, łechtaczki, włosów i paznokci nadal nie przechylił szali zła. Obsiął więc nożyczkami jedno ucho dziewczyny, potem drugie, następnie usta, język, nos i wydubał oczy, za każdym razem wrzucając odciętą część ciała na szalę, która nie mogła przeważyć. Zły i zirytowany Mikołaj wyciągnął z worka tasak. Był on rzadko używany, więc w przeciwieństwie do obcinaczki od paznokci i nożyczek był zardzewiały. Chwycił Sarę za jedną łydkę i odciągnął i machnął narzędziem, odcinając jej stopę, którą zaraz rzucił na szalę. Zaczął się irytować. Ani drgnęło. Przesunął rękę na udo nastolatki i ciął raz jeszcze w kolano, odcinając łydkę. Równie dobrze mógłby tam rzucić piórko. Waga ani o milimetr nie zmieniła swojego rozstawienia. Tak samo, gdy na wagę poleciała druga stopa, łydka, obie dłonie, ręce i ramiona. Waga ani trochę nie ruszyła się. Zrozpaczony Mikołaj osiadł na podłodze, opierając głowę o ścianę. Łzy powoli ciekły mu po policzkach. To była pierwsza taka sytuacja w jego karierze. Niestety, gdy zabrakło jakichś 2 centymetrów, by szala dobra była niżej niż szala zła, waga przestała się przechylać. Mikołaj, powstrzymując płacz, wrócił do pokoju, gdzie stała choinka i, robiąc to po raz pierwszy w swojej karierze, wyciągnął z worka rózgę dla niegrzecznej Sary. Po czym wrócił do sań i wyciągnął butelkę koniaku. Wziął solidnego grzdyla i poleciał do Czech. A czy wy, drogie dzieci, napisałyście już list do świętego Mikołaja? Identyfikator podmiotu SCP-1002-RU. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. W strefie nadawania SCP-1002 powinny zawsze znajdować się co najmniej 3 grupy agentów wyposażone w sprzęt do zakłócania aktywnego. Jedna z grup musi nieustannie tłumić sygnał, 2 pozostałe skanować częstotliwości, na których wcześniej było obserwowane nadawanie. Co 10 minut należy przerwać zakłócanie i upewnić się, czy SCP-1002 ciągle nadaje na tłumionej częstotliwości. W przypadku ciszy w eterze należy sprawdzić wszystkie wcześniej oznaczone częstotliwości, a jeżeli i to nie przyniesie żadnych rezultatów, rozpocząć wyszukiwanie w całym spektrum częstotliwości radiowych. Opis. SCP-1002 to sygnał radiowy nieznanego pochodzenia, odkryty na terytorium miasta i w jego okolicach. Próba znalezienia jego źródła zakończyła się niepowodzeniem, a odłączenie energii elektrycznej na terenie całej także nie odniosło rezultatu. Częstotliwość nadawania SCP-1002 zmienia się w sposób losowy, najczęściej między znanymi częstotliwościami. Nie znaleziono żadnych praw rządzących zmianami częstotliwości i długością transmisji. SCP-1002 przekazuje informacje należące w różnych krajach do kategorii ściśle tajne, dotyczące materiałów fundacji, tajemnic handlowych itd. Językiem nadawania zazwyczaj jest rosyjski, angielski lub chiński, chociaż niektórych narzeczy nie udało się zidentyfikować. Tekst jest czytany monotonnym, niskim, męskim głosem. Często audycje prowadzone są w tempie przyspieszonym 50 razy. Informacje przekazywane przez SCP-1002 mogą być zarówno aktualne, jak i przestarzałe. Nie odnotowano ani jednego przypadku przekazywania informacji o przyszłych wydarzeniach. W przerwach między czytaniami różnych dokumentów można usłyszeć slogan SCP-1002 Radio Prawda,
Każdy powinien to wiedzieć. Dodatek pierwszy. SCP-1002 został odkryty przez agenta, który w drodze na służbę przypadkowo dostroił się do aktywnej częstotliwości nadawania. W danym momencie lektor odczytywał spis przedmiotów uzyskanych za pomocą SCP-1180, z którym agent był zaznajomiony. Dodatek drugi. Dane pozyskane dzięki SCP-1002. Dokładne rozmieszczenie wojsk Napoleona w bitwie pod Borodino. Kody startowe chińskich rakiet nuklearnych na... Tajny przepis na Coca-Colę. Protokół badania SCP-1245. Nazwisko zabójcy Johna Kennedy'ego, 35. prezydenta USA. No i to by było na tyle, słuchajcie moi kochani. Mam nadzieję, że wam się podobało. Bo mi się podobało. Podobało mi się najbardziej to, że mogłem dla was to zrobić. I w sumie naprawdę sprawiało mi to po raz pierwszy od bardzo dawna. Sprawiało mi przyjemność zrobienie czegoś takiego. To nie jest, że wiecie, że po prostu creepypasta, która ma 2 minuty, jedno zająknięcie, wycięcie, zrobienie byle jakiej miniatury i tyle, nie? Zrobiłem coś większego na swój kanał i sprawiło mi to przyjemność i jestem zadowolony z tego bardzo. Mam nadzieję, że wy też. Kto oglądał grę, to wie, że lub domyśla się, że to była właśnie największa moja męczarnia. Jeszcze raz bym was chciał przeprosić za to, że po prostu nie dałem rady grać w to dalej. Być może już to była końcówka gry, ale nie jestem tego pewien. Nie będę przedłużał dłużej. Jeszcze wam powiem tak, że aha, te SCP, bo żeście tak na pewno się zdziwili, czemu SCP-1002, czemu takie coś, nie? Stwierdziłem po prostu w pewnym momencie, oglądając tą stronę, że te SCP właśnie z listy rosyjskiej są 2 SCP, jedno jest, tam są jakieś pytania, odpowiedzi, ale drugie właśnie jest te Radio Prawda. Dlatego chciałem to nagrać na specjalną okazję i była ta specjalna okazja dzisiaj. Mam nadzieję, że was nie zawiodłem tym SCP. Tak więc, co na koniec? Życzę wam wszystkim zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. No i przede wszystkim zdrowia. Aha, chciałem powiedzieć, no właśnie. Nie będę życzył wam, nie będę składał wam życzeń na nowy rok, ponieważ jeszcze się zobaczymy. Także jeszcze raz wesołych świąt. I do usłyszenia.